wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. Wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek Uncharted 2 pośród złodziei z edycji Nathana Drake'a, czyli w wersji remasterowanej. Jesteśmy przed wejściem do nepalskiej świątyni lodu. Zobaczmy, co się stanie. Tenzin, mój nowy nepalski przyjacielu, stań na dam na tym. Oś wymyślił, stary. Naprawdę. Dobrze. Zamiast skakać na pałę, to pójdziemy tutaj. Tu. I tu. I tu. I tu. I tu. I tam do naszego przyjaciela. Jest! Dobry refleks. Tactics. No dobra, naciśnijmy na te guziczki. Wow. O kurczę. A co ten posąg ma w dłoniach? Goszale biegiem, tak? Znaczy się, że to goszale to znaczy biegiem szybko. Zmykamy, bo nam się zawali pod nogami. Dobrze mówiłeś, nasz ten. Widzicie? 15 minut grania, nauczyłem się po nepalsku. Goszale to znaczy szybko. O, to już byli ludzie. Znaczy, są zwłoki ludzi, także na pewno to byli. Teraz zauważyłem, że ta bogini ma taki dosyć niezadowolony wyraz twarzy. Jest stąd inne wyjście. Co, troszeczkę mnie tutaj nie... Хорошо. Хорошо. O, widzicie, prawie jak po tybetańsku, ale jak po rosyjsku. Ekspedycja szefera. O. Kamień Chintamani. Żywica. Znowu żywica? Z tym już mieliśmy do tego. I kryształy został postrzelony. Co my tu mamy? Wszyscy Cześć. Zastrzeleni. Nie, tada. Ty, Harire. A to drzewo Irminsul, drzewo życia. Ach, Nenerbe. Jezu, oni byli z SS. No, goce mazo. Naziści. Nacy? Hitlerowcy znowu, o proszę. Kogimy. Widzicie, że ona wcale nie zadowolona, ta bogini. Kim stałby się człowiek? Tenzin. Szefer to zrobił. A. Szefer ich zabił. Mare. Tak. Tylko tak mógł ich powstrzymać. Sio. O, idzie Yeti. Musimy się stąd wydostać. Ale już. Szybko, ale już. No dobra. Przede wszystkim bierzemy karabin i drugi. Nie? Będzie się nie da? Dobra, 150 pocisków w jednym. Tyle karabinów aż. Znaczy się będzie nam tutaj, będzie dużo strzelania.
Ach, no dobra, coś jest na pewno z tymi niebieskimi kamieniami. Tam jest przełącznik. Musimy się stąd zabierać. Ale ja się boję, że jak ja ten przełącznik przełączę, to tu na pewno coś na nas wylezie. A ja bym jeszcze chciał zobaczyć, co tu jest po drugiej stronie. Bo tu ładnie jest. Bo mnie strasznie interesuje, czy tam się nie da na górę wejść. Może tędy? Nie. Ale ewidentnie to jest jakiś mechanizm. No właśnie. Okej. Mam. No dobra. Idę machnę ten przełącznik. Tezin, ty nie ruszaj przełączników, bo ty psujesz. O, oj, są i Yeti. O, są dwa Yeti. Jeszcze rzucają jakimiś komorami rzucają. Chowaj się tam. O Jezus, rzucił mnie czymś. Znowu. Ile? Mocno mnie bije ten Yeti. Idziemy na windę. Przy okazji amunicję zabieramy. Jak ja mam skoczyć na tą windę? Skąd? Ajajaj, no ewidentnie się to z nimi nie walczy, bo one są jakieś nieśmiertelne. Stąd. Wiem. Na windę. Tenzin, chodź na windę. Oj. Mam cię. Dobra, udało nam się. Trzeba na pewno? O Jezu. No zabij go, tego Yeti. O kurczę. O, było nerwowo. Nic nie jest? Tenzin, będziesz miał co opowiadać przez całe życie. Dla mnie to normalka. Ojej, kurczę. Co tam się stało w wiosce? Pema! Dobrze. Dzięki Bogu! Honey! Co się stało? Lazarewicz. Znaleźli nas. Pema, chowa! Nie wiem. Zabrał ją szefer. Kary. Mo szefer, Niam Dudok. Szefer. Poszli w drugą stronę. Dobra. Nate, to nasza wina. To wszystko przez... Wprowadziliście na tą wioskę, no. No nie sądzę. Kusza. Nie. Nie, chyba jednak agacz. Wracaj do środka! Do środka! Podejdź trochę bliżej. Think this
Dobra, szczerba. To się przyda. W razie, że mi zakoziłeś siemkę. No nie. Dobra cię da! Mam cię! Kupię cię! Ja cię kupię, nie? Będę się! Chodź, Lenzing, chodź. Idziemy prosto, pod działko idziemy. Nie żyje. A ten zabity? Broń na dystans. Dużo ich tu strzela cały czas do nas. No dawajcie. Tak zrobimy. Jeszcze gdzieś jacyś? Że niby skąd by tu jeszcze znowu? Dopiero co was tu pozabijałem. Jakiś jeden w budynku siedzi. Właściwie go nie mogą dać z nim rady. No to już nikogo nie ma. A tam się kryjesz. O, amunicja się skończyła. Zrobimy tak. Tego w domu trzeba załatwić szybko. Dobra. Leży. Uła! Tędy nie przejdziemy, no właśnie. Ja.
Lenzy, nie biegnij tak do przodu szybko, bo będzie ten. Trzeba powoli, bracie. No idę, idę, tylko pozbieram kulki. Czekaj. O kurde, granatem ktoś rzucił. Skąd on ten granatem? No. No dobra, dobra, spokojnie. Idę, idę ten z nim, idę. No wiem, że zamknięta. Uwaga! O, uciekamy. Granat. Tenzin, no co tam stałeś jak ten? Amunicji na pewno w okaczu. Zamknął klapę. Jeszcze zobaczymy. Dobra, ten już. Wszyscy? A ty, bracie, co tu robisz? M4. Zestrzelamy M4. O, ten z niego zestrzelił. Chyba wszyscy. Nie, tam jeszcze jakiś na dole. Gdzie jeszcze są żywi? O, walka o wioskę była dosyć intensywna. Idziemy szukać, gdzie jeszcze jacyś zostali. Tego też mało.
Dojeżdżamy ich. Poszło całkiem zgrabnie ten dzień. Też nazbieraliśmy. Pistolet chcemy zabrać. Ten taki śmieszny. Ty mnie tam wołasz, Tenzin. Czekaj, wezmę ten granatnik. A to się może przydać. Tu na górę mówisz? Dobra. Włazimy na górę. Tema! Zhangsheng, ale kieszo! Co? Alkisz, Jiangsheng, Alkisz. Schäfer, biegę. Jasna. O kurde, czołg przyjechał. Chłop w mordę. Skacz! Skacz! To nie było fajne. Tu jest ciężko, powiem wam, moi drodzy. Tu jest strasznie dużo rzeczy się tu dzieje. Dodatek strzela do nas czołg. Dobra. Chodźmy tam. Bo zakładam, że może tu. Zakładam, że tutaj. Tenzin, gdzie teraz? Tenzin! Granatnik! Granatnik! Jest pokryty wedański granatnik! No właśnie, jak jest pokryty wedański granatnik? Zaraz, tu chwilę mamy spokoju. Moi drodzy, ponieważ to jest taka już mocno pokręcona sytuacja, myślę, że dokończymy walkę o wioskę w następnym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej. Wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną.